kochani, tu w Munster jest wasza Pani Królowa i wy już od wielu lat do niej przychodzicie, bo tu odnajdujecie siłę i umocnienie. Staracie się odczytywać wasze sprawy w duchu wiary. Tu możecie się modlić ze wspólnotą karmelitów. Tu możecie przeżyć pojednanie z Bogiem i przybliżyć się jeszcze bardziej do bliźnich. Maryja zabiera od was zgorzknienie, narzekanie, zniechęcenie i oddaje Jezusowi, który jak wodę w wino przemienia słabość w nową siłę, w nową energię. Ona widzi, jak trudne i wymagające jest życie w Ameryce, jak wiele musicie się tu napracować. Maryja chce, by wasza praca dawała wam radość, byście Boga codziennie wielbili i z Nim w bliskości przeżywali swoje życie. By wasze rodziny i rodziny waszych dzieci były silne w miłości i przebaczeniu, by było w nich przede wszystkim wiele radości. Maryjo, tobie zawierzamy wszystkich pielgrzymów przybywających do Munster, do Matki Najświętszej, do ciebie. Tobie zawierzamy wspólnotę Maryi z Munster, która ma tutaj powstać. Wysłuchaj ich i pociesz swoją obecnością i swoim łagodnym uśmiechem, by każdy, kto tu przychodzi, stał się świadkiem Bożego miłosierdzia. Amen. Rozpoczyna się centralna część dzisiejszej uroczystości. Oblicze Matki Bożej i jej Syna zostanie przyozdobione złotymi koronami. Dekret biskupa Gary, zezwalający na koronację wizerunku Najświętszej Maryi Panny Ludźmierskiej, odczyta teraz wikariusz krakowskiej prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Proszę, powstańmy. Dekret o koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Ludźmierskiej w Munster, Indiana. Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego oraz ku czci Najświętszej Maryi Panny, mając na względzie dobro duchowe ludu Bożego i odpowiadając na liczne petycje wiernych, a nade wszystko kustoszy sanktuarium Matki Bożej i jej czcicieli, niniejszym dekretem postanawiam figurę Matki Bożej Ludźmierskiej poświęconą w kościele świętego Piotra w Wadowicach przez świętego Jana Pawła II w 1991 roku i czczoną w kościele karmelitów bosych w Munster, Indiana, ukoronować w dniu 21 sierpnia 2016 roku. Podpisał Donald Haing, biskup diecezji Gary, dnia 16 lipca 2016 roku w uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Our help is in the name of the Lord. Który stworzył niebo i ziemię. The Lord be with you. Let us pray. Blessed are you, Lord, God of heaven and earth, in your mercy and justice. You cast down the mighty from their thrones and raise up the lowly. In the incarnate Word and his Virgin Mother, you have given us the most marvelous example. You have given us the most wonderful example of this raising up. Your Son, who freely humbled his very self, becoming obedient even unto death, death on a cross, shines forth in eternal glory, and is seated at your right hand as the King of Kings and Lord of Lords. The Blessed Virgin Mary as well, who called herself your humble handmaid, was chosen to be the bearer of the Redeemer and the true spiritual mother of all mankind. Now raised above the angelic choirs, she reigns with her Son and intercedes for all people as mediatrix of graces and help of Christians. O God, look down graciously on those who
who adorning with this crown Jesus Christ, your Son, and Mary, our Mother, bear witness that your Son is Lord of the universe, and call upon the protection of the Most Blessed Virgin Mary. By following in the footsteps of Jesus and Mary, may we all serve you, and in fulfilling your commandment of love, may we all hasten to support and help each other. May we deny our very selves and spare no efforts in our labors for the salvation of our brothers and sisters. By a life of humble service on earth, may we merit to be exalted in heaven, where you will bestow a crown of glory on those who faithfully serve you through Christ our Lord. Amen. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Boże, Panie nieba i ziemi. Ty w swoim miłosierdziu i sprawiedliwości poniżasz pysznych, a wywyższasz pokornych. Najwspanialszy przykład tego wywyższenia dałeś nam Słowie Wcielonym i Jego Dziewiczej Matce. Twój Syn, który dobrowolnie uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej, jaśnieje wieczną chwałą i siedzi po Twojej prawicy, jako Król nad królami i Pan nad panami. Także i dziewica, która sama się nazwała Twoją służebnicą, została wybrana na rodzicielkę Odkupiciela i na prawdziwą Matkę wszystkich ludzi. Teraz wywyższona ponad chóry anielskie, króluje w chwale z Synem i wstawia się za wszystkimi ludźmi jako pośredniczka łask i wspomożycielka wiernych. Boże, wejrzyj łaskawie na tych, którzy wieńcząc koroną wizerunek Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i Maryi Matki Naszej, wyznają, że Twój Syn jest Panem Wszechświata i wzywają opieki Najświętszej Maryi Dziewicy. Niech idą śladami Jezusa i Maryi, niech żyją Ewangelią, niech służą Tobie i wypełniając przykazanie miłości, niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie i nie szczędząc własnych sił, starają się o zbawienie braci. Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie, gdzie Ty wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Na cześć ukoronowanej już Matki Bożej śpiewamy pieśń Matko Boska Ludzimierska. W tym czasie ksiądz biskup odda jej cześć przez okadzenie. Aby im powierzać dalsze losy Związku Potana w Ameryce, a także powierzać opiekę, opiece na każdego z nas i naszej rodziny. Bo gdzie ona, tam my. Gdzie my, tam ona. Na dziedzinach Potala, na ziemi Waszyngtona.
Matko Bosko, Ludzie Dziecko, bądź z nami, przewodniczką, opiekunką naszą, ostoją i ocaleniem. Prowadź naszą góracką wielką organizację, jaka jest Związek Portala w Ameryce Północnej, ku dobremu. Otocz nas swoją opieką i na dalsze lata działalności. Przynieśliśmy dziś ziele jako dowód wdzięczności za plony, za chleb. Spraw Matko, aby go nigdy nie brakło na naszych stołach. A teraz dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Zapraszam do naszej góralskiej kuchni na wspaniały wspólny posiłek i malutkie posiady. Bogom zapłać, Synć Boże. Amen.